Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Kruka za płotem. Siema, Kruk, dzisiaj jesteśmy na płocie. Cześć. I tak, Kruk, co dzisiaj będziemy robić? Ty i ja. No, siewy wiosenne. Tak, tam sobie w tle sobie się je żądir, a ja dzisiaj będę jeździł czymś innym. Nie będzie to fęt ani masej. Nie będzie to fęt ani masej, bo to będzie John Deere. Tutaj agrosieci dostałem takiego zestawa. Znaczy się z Bergautem się metrolem. Idę tam. Może kiedyś taki zestaw się u mnie pojawi. Nie wiem. A tutaj fęta sobie przygotowałem, nie wiem czy widzisz, żeby to małe pole właśnie, bo tutaj się inaczej nie da. No. Bo te pole jest za małe, żeby zasiać tym zestawem, bo ten zestaw... Puść go. Ten zestaw jest za długi. Dobra. Ogólnie a ja to muszę ja mam dalej dużo tym dosiania, czterometrowym. No ja mam tylko dwa razy więcej. Znaczy, no. Ja nie, tylko agrosieć. Bo ja mam 3-metrowy ciemnik, więc. Więc ty i tak masz większy. Dobra, ale bałowanie niestety. To ja sobie zrobię poza odcinkiem. Znaczy... no, stety. Kruk, albo dobra, nie. Tak. A dzisiaj mają przyjść nowe nabytki. A ty nie do mnie, to do ciebie. No do mnie mają przyjść. A teraz że... pytanie numer... Czekaj, setwowa sobie ustawię. Numer... 12, jak ten odcinek. 11, jak już. Dobra, nieważne. Pytanie, co robimy w kolejnym odcinku. Wiem, że to będzie timelapse i będziemy robić na przykład timelapse z wałowania, czy od razu przeskakujemy już na żniwa, tylko że kolejny timelapse ze żniw to by był, to nie wiem, czy... Jest... No to chyba timelapse z tego, z oprysków, z rozsiewania nawozu i z wałowania, nie? Chyba. No w sumie można, bo ja bym musiał, będę musiał te pola odpaścić, więc... O kurde, Lebecierz przyjechał. Tak, już przyjechał? To zaraz się idę zobaczyć. A ja już jedno pole zasiałem, Kruk, jak chcesz. Okej. Okay. No mam super! Coś zobaczyć? Możesz przyjść. Dobra, ty idę zobaczyć, pan sąsiad kupił. O, w końcu sąsiad nie będziesz musiał mi życzać. Gdzie ty polazłeś? Ciebie się zagubiłem. O, sąsiad wały kupił. Ale fajne no, wały. Nie będę musiał... Lepsze niż moje. O 3 centymetry. O 30 centymetrów są większe. Dobra, to ty je ściągaj, ja idę dalej siać, co? Mogę pożyczyć Maseja? No, przecież nie masz podwykonawcy. A dasz? Kazałeś nie zabrać, więc nie dam. Dobra, to sobie poczekają te bały. Ale teraz i tak chyba nie będziesz bało. No nie, nie. No i w tym momencie przydałby się trzeci ciągnik. Chociaż klas za niedługo będzie... Kurde, ale ten John Deere pięknie wygląda. Ja muszę go kiedyś mieć. Ja chyba idę w John Deere i Fendy. No ja muszę mieć klasa. A, w klasę sobie pójdę na innej serii. Ale tą siódemkę bym chętnie sobie przytulił, nie z tym zestawem. Nie wiem czemu, ale podobał mi się ten zestaw. Bergaucie. No. A za niedługo nowa seria. Jaka? A to nie, może nie za niedługo. Ale wiadomo, ale, że tam a ja coś będą... wiem o tym? Tak. Sam to proponowałeś, także... Ale chodzi ci o... którą serię? O serię 1990, jeśli ci to coś a, powie. A, o! No, można, tylko nie ma kiedy pchać, no nie ma kiedy pchać. Jeszcze nie teraz, kochanie. To jeszcze dobre 5 miesięcy. Może na wakacje? Myślę, że na 1 lipca. Nie wiem, co to jest za dzień, ale dobra. Ale myślę, że na wakacje możemy ruszyć.
Wtedy już kruk trochę bardziej rozwinięty będzie, więc... No. Może nowy komputer dostanę? Będziesz mógł puszczać pracowników? No i tak to robię, więc... A na kruku są najmniej zakazy, bo no, chyba, że chcesz, żebym... No, wiesz... Chyba idzie jakoś wyłączyć tą opcję. Albo zabrać kierownika i zaznaczy... No, albo nie. Zaznaczyć wszystko oprócz zatrudniania pracowników. No, idzie, ale to wtedy nie mógł sobie cosplaya puścić nawet. No i prawidłowo. Ty! Bo ta soja chyba też będzie taka jak ten rzepak mój. A jak tam mój rzepak? O, ja pierdzielę. Kupuj się ma. Dobra, 6 minut. Dziadek tak samo siał. Fajnie idzie. To się jest to trochę z kabiny. A to na kolejne polu, jak już będzie GPS. Powiem ci, że taki bergałcik fajny, bo ja tutaj te małe pole na 3 przejazdy zrobiłem. To trochę jest zabawy, ci powiem, z tymi kawałkami, bo ja nie mam takich wielkich pól do siania. Znaczy, teraz na te wielkie siać. Znaczy wielkie, no na te większe. O, ale kontrakt wyrwałem. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ja robię odcinek, a nie kontrakt. Dobra, pojadę sobie z tym. Masz więcej pieniędzy ode mnie, także ja sam mogę trochę dorobić. O, właśnie, nie powiedziałem, czy mam tyle pieniędzy. Zajebałem sąsiadowi. A nie, tak na serio to... To po prostu robiliśmy kontrakty i była zima, tak? O, Kacper ma więcej pieniędzy, bo nie miał w tym sezonie soi, a ja mam 12 ton. Patrząc na najwyższą cenę, zarobię z tego 24 tysiące. Ale ja sobie kontraktami nadrobiłem. No tak, ale i tak będę miał mniej od Kacpra, bo kupiłem wały za 20 tysięcy chyba. 19 coś chyba kosztowały, zaraz sprawdzę. 14 500, nie byłem nawet blisko. Ale to i tak jest sporo pieniędzy. Dobra. Trzeba kupić nawóz, sielma. Dobra, zajebiste kontrakty wyrwałem, bo nie będę mówił jakie. Ty też kontrakty robisz? Nie, ja jadę siać. Pamiętaj, że po odcinku też trzeba siać. Tak, ale to u ciebie. No. O kur! Powiem ci, że ten asfalt jest tak na styk tutaj, nie? No ja ci powiem, że zaraz mnie dwa samochody przykleszczą. Kruk powiedział, że sieje teraz na łące, więc sieje na łące. Sieje największe chwastowisko moje chyba. No. Obok też mam swoje chwasty i są jeszcze większe niż twoje. Dobra. Ej, cześć, że jadę na pole. Rozwozić nawóz na pole, które dosłownie jeszcze dzisiaj uprawiałem? Cycu! Cycek. Mam. Cześć, Michał. Cześć, Kasper. No, witaj. Ty, ogólnie to dawno nie gadaliśmy, tak, nie żeby nie było. To nie jest żadna siema. Jesteś jak coś to... Cycu, jak coś to jest odcinek nagrywany. Tak, no, się jest nie wiem. Witam. I o chleb z kaszanką pytam. Dobra. A jeśli nie dostaniesz chleba z kaszanką, to co? Akurat jem chleb z kaszanką. Mniam. Dobry jest? Zagiełem cię. To jest kefir ze świni. Słyszę, jak tam mielisz. Kurde, trzeba będzie poprzecznik robić, żeby sąsiadowi się ten rzepak nie ładować pięknie. Ogólnie, to kruk będziemy musieli flachę wypić. Jeszcze nie. Jeszcze nie ten czas. A co kruk zrobił? Jeśli można... Kruk wie, o co chodzi. Kruk wie, o co chodzi, ale ty nie. Kruk pewnie sam nie wie, o co chodzi.
Kurwa, debile. Co ty chcesz? Dobra. Fajnie idą do siebie. Nie, no się rozumiem, nie? No ja właśnie ciebie nie rozumiem, o czym ty mówisz. No. O jakiej flaszce? No, a mnie wtedy pewnie na Discordzie nie było. Kuba Krawczyk, gdzie ty jesteś? Ja na połowie. Kurde, tutaj pomimo tego płotu to trzeba dosiać tutaj jeden przejazd. Oto? Li? Dobra. Wyjadę na asfalcie, chyba mi nic nie potrąca. A, okej, okay. Dobra, już wiem o jaką flachę chodzi. Dobra, do tyłu. Ale to dopiero jak ciągnik przyjedzie, bo to będzie lepsza okazja. A dzisiaj ciągnik też przyjeżdża? Nie. O kurwa. Dziś wały już przyjechały. No. To ja nie mam wbijać? Znaczy możesz wbić sobie modę ogarnąć. No. To już, bo ciągnik już za niedługo, nie? To ja jest pierdol. Ja ci później po odcinku wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Bo kruk na mnie. Kurwa, zrobiłem. Mody mi się usunęły wszystkie. No to sobie powiesz, masz czas. Ale tam nie ma za dużo z tego, z prom. Więcej z modhuba jest. Z modhuba są prawie wszystkie, poza jest chyba może 5. No. Przy dobrych wiatrach 5. Kruki mi tu kraczą, latają. Słyszę gdzieś drugi raz tyłu. A on tam się je. Dwa pola dalej. Stary czaj, że byłem... taki kawał i słyszałem go jak Hricza? Bo to jest Chondi. Dlatego ja go zostałam do końca serii. Choćby nawet przy tych krowach miał robić. Mi się zdaje, że i tak go będziesz przyczepił do rozsiewacza za mocy i po polach jeździć. Jo! Żeby cię wkurwiać tym dźwiękiem. Chociaż nie, to jest ładny dźwięk. To jest, ładny, piękny dźwięk. No. To nie wiem, czemu wnerwiać, ale okej. Okay. Jak się no, pojawia, a... nazywa serwer? Kruk za płotem. Kruk za płotem. To znowu mam problem, nie? Znowu go nie widzisz. Też tak miałem. No. To jest porąbane w tym farmingu. Też tak miałem. Ja dzisiaj chyba z 5 minut czekałem, żeby się stary pojawił. Dobra, wymyślasz, Kasper. No, jak mnie wysadziło, to ile czekałem, zanim wbiłem? 2 minuty 37 sekund, liczyłem. Tak, ty żeś liczył. No chyba wiśnie na drzewie. No, ale mi smaka. Ale mi smaka, idioto, narobiłeś. Kurwo! Czym? Na ile osób jest safe ustawionych? Na 2. No debilu. No ale powiedziałeś, że nie masz modów. Nie. Na pewno nie masz, bo dodawaliśmy ostatnio trochę. Ostatnio? Nawet dzisiaj to nie było. Ta, 2 dzisiaj z modhuba wlazł. Ale to z modhuba. Nie wiem, czy tam nie będziesz miał parę poza modhuba. Kurwa. Ten jaskier modulo chyba. Przeklęty. Nie ma tego save'a w ogóle. Jebie mnie to. Mam wyjebane jajca w tym momencie w to. A, ta siódemka jest bardzo ładna, podoba mi się. Dobra, mi chyba zostały jeszcze... Zawsze możesz mieć wyjebane jajca. No mam wyjebane jajca, mówię ci w tym momencie. 15 minuta. Dobra, spierdala, nara. 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 Kubuś. Co? Wiesz o tym, że mamy 14,5 minuty, a mi zostały jeszcze tylko 2 pola do siebie? Taka ciekawostka. No ale jednak te metry robią robotę, nie?
A ty wiesz, że ja nawet jednego pola nie zasiałem? No widzę, no tym po odcinku będziemy sobie ogarniać, więc spokojnie. Dobra, jeden odcinek do przodu. Ej, chyba będziesz musiał z powrotem zmienić wstawianie odcinków na raz w tygodniu. Mówisz? No, chyba będziesz musiał coś stawić. A co się stało? Nie wiem, no wiesz, szkoła i te sprawy, ty masz pracę. No, ale ja jestem codziennie o 16. No, a ja jeszcze muszę lekcję odrobić, pouczyć się. Chociaż tam jeden odcinek zawsze by szło coś tam poogarniać. No, głównie w sobotę i niedzielę będziemy nagrywać, żebyś miał czas. No. I tak go, kurwa, nie będę miał. No, ale za niedługo Wielkanoc. No, raczej będę miał. Za 3 miesiące Wielkanoc to będziemy czas. Ty, bez kitu! A ile wolnego jest Wielkanoc? Nie wiem. 5 dni chyba. Jak 2 dni, to idę się zabić. Nie, nawet nie wiem, kiedy zając przypada. Okay, pamiętam, jak jajek szukałem. To mi stary jakieś chińskie jajka dał. Schował. Chłopie, to smakowało jak nie wiem co. Ach, pamiętam to do dziś. O, stary. Jak się obraziłem. Ale ten siemnik jest zajebisty, nie? Podoba mi się. Chłopie, ale serio ci teraz mówię. Zamiast Kindera, kurna, to jakieś, kurna, niemieckie jajka mi wsadził. Się pogryźć tego nie dało. Dlatego nie mam dwóch zębów z przodu. Okej. Okay. Ale mówisz, żeby zmienić na jeden raz w tygodniu kruka? Zależy, jak będzie z odcinkami, no bo wiesz, zanim my przygotujemy save'a pod odcinek, timelapsy też trwają. Ile taki przeciętny timelapse nagrywasz, żeby miał 10 minut przynajmniej? 10 minut? 10 no. Minut? No. Godziny. A dobra, to myślałem, że więcej. Ale ogarnianie save'a chodzi. Jest dużo ogarniania. No to można zrobić nierealny sposób, taki wiesz. Nie, spierdzielaj. Nie powiem jaki. Ja wiem jaki. 50 na godzinę można siać na przykład. Nie, nie odblokujesz skrzyni. A po co skrzyni odblokowywać? Żeby jechać 50 przy siebie. A to nie, to w sumie nie, no. Nie mogę z tym człowiekiem. Przecież ja 18 na godzinę sobie zaszedłem. Myślisz, że ja mówię teraz? Ja mówię ogólnie. Pamiętasz, jak kosiłeś 53 na godzinę? Czy tam 20? No ale właśnie. A kto Kejsem zapierdzielał 20 przy koszeniu? O Boże, kiedy to było? Na początku gry. Na pierwszym, na drugim odcinku było. W sensie po odcinku. Nie, to było po odcinku. Bo wtedy kontrakty robiliśmy. No bo wtedy nikt nie widział. Ej, wiesz co? Trzeba znowu, kurde, jak będzie wolne, trzeba przysiąść i naprawdę przycisnąć tego kruka, żeby mieć 10 odcinków na zapas. No to wtedy mamy na 5 tygodni, czyli na ponad miesiąc. No, no i wtedy jest spokojnie, nie? Fajnie, spokojnie. Nie ma tego stresu. Super, kurna! Ten już wszystkie pola zasiał, a ja dopiero pierwsze męczę. Jak wszystkie pola? Jeszcze jedno pole zostało, jeszcze trochę mi zostało. Ja pierdzielę. 6 hektarów, 14 minut. Jakie 14 minut? 19 już jest. No to w 19. No dobra, no cicho. To już dostałem się do jeziora, nie płacz. Ty zdążysz wszystkie moje pola zasieć na odcinku i swoje. Nie, no na odcinku nie. No. A po odcinku powie, idę na razie, siema. Nie ma. Siema. O, gruby może bije. No, to by mi powiedział, że poszedł, bo nie może serwera znaleźć. No. Ale powiem ci, że kruk tu są chwasty jak chuj. Cześć, to?
Ty! Wiem. Kruk. No. Weź, dupę wstaj tego epika, nie? Odzyskałeś tego epika, czy nie? Ale to już mnie denerwuje powoli, nie? Niby coś ten, a ten. O. A. Niby ten. No. Niby odzyskało, a ten. Jak chcę sobie, no. Kod bezpieczeństwa wysyłają mi na Gmaila, w ogóle nic nie ma. 30 razy to wysłałem. No nic tam nie ma. Na tej skrzynce ze strony. A w spamie nie masz? Albo coś? A na drugą skrzynkę, co? Właśnie nie. Szukam to w spamie, to gdzie to może jeszcze być, jak w spam nigdzie nie ma. Spam jest czysty. Kura nie ma spam. Powiadomienia. Reklamy, oferty, coś takiego. Co ty, oferty, człowieku, co to ma do tego? Gdzie? W ofertach nie ma nic. Fora. Ja miałem. Jak już to w spamie powinno być. No nie ma. Odłożone. Nie, to moje. Oferty? Nie no, w ofertach gdzie? Oferty. A. Nie. Ja miałem raz ofertę. Wzięcia kredytu. Wysłałem im, że nie mogę. A, że nie. Że chcę się zalogować, ale nie dostaję kodu bezpieczeństwa e-mail i później wiadomo, że kodem bezpieczeństwa nie zostaje wysłana, no jakby nie muszę powiedzieć też nic. Dobra, nieważne. Tak, nic z tego nie zrozumieliście, ale... Niech mi wyszło. Weź i tu to trzeba czekać 24 godziny na odpowiedź. W dupie to mam. Kurde, to już trwa miesiąc, tydzień. Ale miesiąc już może trwać ten... Z miesiąc już... Nie no, jeszcze miesiąc nie trwa chyba to, ale miesiąc... Nie no, miesiąc nie. Ale to tygodnie, trwa, czy nie trwa? No już sam nie wiem. Może z 3 tygodnie już trwa te głupie te hakerstwo. Może. Nie wiem dokładnie kiedy to się zaczęło. Ale już tak z 3 tygodnie. No 2. Ale to jest wkurzający. Właśnie to tak jakby... Nie wiem czemu, ale po pobraniu tego Actiona tak się zrąbało. Ale przecież nie może on mieć wirusu. Jezus, nic tu nie pasuje w tym w ogóle w tym komputerze, nie, nic. Okej. Okay. Ten game bar do nagrywania się zepsuł, bo nie da się ująć, nagrywać, bo coś przepraszamy później. I to tak przeinaczej jakoś tam rozwiązywać, próbowałem też tyle. Ja się namęczyłem z tym wszystkim, żeby pod te filmy, to tylko wszystko pod te filmy zesrane. Dlatego YouTube'a rzuci ci tyle i pokój daj. Ty co już rzucił? Ale 5 minut wrzucił po powrocie. Tak, po powrocie, kiedy? Po kiedy? A, no ten! Za kolaków. Za kolaki. No, a ja tam wrócę, a jak będę skończył się na zapas... Dzisiaj widziałem, że wrzuciłeś, ale jeszcze nie oglądałem. A ja oglądałem. Zrąbany jestem w YouTube. Żeś po nasionach chyba w tytule pisał. O, to no siał rzepak, a no, powiedz mi... Łapki się popsuły, albo ty dał łapę. Frajer głupi. Jebać ci kurwo. Nie no, zobaczymy co oni napiszą, może żeby mi wysłali kurde tam wiadomość, albo coś nie odpiszą, ale tam wiadomości ten debil ten podpisał, że niby ktoś się będzie kontaktował zaraz szybko. Jak on to pisał? Że zaraz ktoś się ma ze mną kontaktować, czekaj. Ta, zaraz, no, już czekam, nie wiem, ile czekam, 2 godziny na to czekam i to. Czekaj. Jestem safer i przejmuję to zgłoszenie. Wróciłem dostęp do konta na adres podany przez ciebie wcześniej. Szukaj wiadomości w skrzynce e-mail i zrób hasło. Musiałem e-mail im dać, to dałem. Ustaw unikalne hasło i ruchom weryfikację wytapową. No to muszę się pierwsze zalogować do debile. Na koncie Epic Games oraz poczcie. Przekazuję swoją sprawę do specjalisty, aby mógł przywrócić twoje konto do stanu przed włamaniem. Niedługo ktoś się z tobą skontaktuje. No niedługo, w tym zgłoszeniu. Ja już czekam 2 godziny. Epic Games. Cały Epic Games, nie? Jak to jest ostatnia sprawa. Jak jeszcze raz się coś zrobię z nimi, to ja mam to w dupie, nie? Nie chcę tego konta w ogóle. Niech to konto będzie tylko taką. Tylko mi farminga szkoda, bo to takie bez sensu jest właśnie. Kupywać FS-a specjalnie, jak mam go tu. No to po co muszę? No to takie bez sensu. Właśnie dlatego. Nie wiem, jak będzie coś. Jak ci odwali coś jeszcze, to nie wiem, ale to dobra. Ale FS-a szkoda w sumie. Bo te konto i tak... Ale nie, no w sumie nie, no ja muszę te konta rachować wtedy. Przecież jeszcze Fortnite jest. Co? Mi się farminga nie opłaca w tytule.
Baby, I keep telling you, please click on my LinkedIn, complete the ad steps. Co? Jezu, obydwa tygodnie minęły, nie, szybciej, ferie mieć. Teraz ty co zaczynają to. A czemu ty opuściłeś grupę? Bo ja postrakany denerwuję. Ta grupa to sobie wolę na tych być na tej drugiej. A, okej. Okay. Spami ciągle jakimś gównem. Chodzisz, chcesz coś znaleźć sobie w multimediach, on człowieku nawalał na pewno jakiś gówna, co on wysyła. Transferzować tego Messengera. Bo syf taki robi jak nie wiem. On mnie denerwuje. W dupie to mam tą grupę. Aha, dobra, okej. Okay. 25 plus. Można i tak kubuś. No, a tak wracając do kubusia, to zbych grawał trakę. Jakby coś by to. Gej w ciężarówce? Okej. Okay. Jo, alpaka. Dobrze, tak, że powiem on ci nie... tak. Nie, że już mam zasiane, więc rządy będzie wolny za 2 minuty. No bo zostały mi ten 2 przejazdy. Ja tam nie klikam, bo jak mi Epika tam ten z wykradną, to ja już mam dosyć. Jakby tam Steama to jeszcze okej, okay, bo ze Steamem to idzie się dogadać, ale ta to jest kurwa... Epic to jest gorzej niż Podlasie. Beret wie coś o tym. To nasz Kasper w lipcu? Jak co w lipcu? A, ile, no ile jak to zginęli. No, ile żem się na mecz, ja nie miałem, nie pamiętam. A to lipiec czy sierpień? Ale chyba koniec Kasper. Lipca. 26 lipca już ostatni raz grałem tego. Gramy sobie FES-a, gram na YouTube, mówię adios i koniec. Kąt całkowicie tak odłączyło, nie? Tak samo, ja teraz odpalam Roketa, mówię co jest, czemu Roketa mi wypadł? Zapomniałem, że konto mi wykradł. Ja patrzę, wchodzę na Epika se dzisiaj. Coś tam ten? A! Chciałem na Epika wejść, patrzę, Epik coś tam było, logout pisało w tym, w linku. Patrzę na dobra. Maila, patrzę na Epika, wchodzę, zwykłą ten, wylagowało mnie. Patrzę na Epika, widzę wiadomość. Już się cieszyłem, że będę grał, nie? Że se farminga, znaczy zainstaluję, bo ja wszystko muszę trauma runnera. Farminga muszę to instalować, co miałem, bo ten, dobrze, że mody, żebym to wszystko zatrzymał. Już się ucieszyłem, nie, ale to ciągle, nie wiem, ta weryfikacja nie chce przyjść, w ogóle. Logowałem na drugie konto, na, znaczy na maila pomocniczego, ale jak loguję na pomocniczy mail, to przychodzi na tamten mail kota, ale nie działa te konto, że nie można ratować. To musi coś, nie wiem, czy to jeszcze oni coś muszą... Czy oni coś jeszcze muszą zrobić, czy to... Nie wiem, poczekam do jutra na tą wiadomość od tego specjalisty. Dobra. I tą moją, co mają mi odpowiedzieć na ten kod i zobaczymy, no. Bo z kurdem chciał zrobić coś, w końcu zagrać, nawet nie grać, ale chcę to nagrać ten film. Bo mi pad zaczął działać. Wilczur. Chcę film nagrać w końcu. Co jest, Krup? Chciałbyś mi pomóc? No, mogę. To ogarnąłbyś klasa tam, kultywator? Bo on z tym kultywatorem... Klasa, to... klasa sama w sobie. O... Co ja tu miałem siać? Owies? Owies. Nie, huk, soja. Huk, huk. John Deere już jest wolny, jak chcesz. No wiem, ja sobie ostatnie pole najmniejsze zrobię nim. Jak coś, huk, to nie mogę wsiąść do niego. Nie żeby coś. A, podwykonawca. Wilczur. Gier Wilkuś, wyznać podwykonawcę. Wilczur. Kurde, Jezu, ile tego wszystkiego, nie? O chłop, jak typowi spieprza przyczepa. Och. Dobra. Beret, ty wiesz, ty jesteś na odcinku, nie? Nie. Nie wiadomo nic. Ty co był? Poprzeklinał trochę i wyszedł. Jo, się wkurzył i wyszedł. Weź te filmy, zacznij w końcu robić porządnie, bo ty naprawdę help. Mów, że nagrywasz, to będzie normalnie gadał, a nie. No ale nagrywasz, proszę, dupy, on wiedział jak o tym. On tak gada. Nie, nagrywasz, ale on dupy wiedział o tym, bo Krup mu powiedział jak wszedł. No to bije mu, ale na przykład ja cię chłopie dowiaduję, a na przykład coś powiesz ważnego, to na filmie wszystko lubi wysłać. To albo tylko powiedziałeś, że o Epiku. No właśnie. Że ci skradli kontynu? Co? Może ci widzowie pomogą, ale ty wiesz, że i tak oni nie obejrzą do tego widzę momentu. Widzowie, żeby jeszcze jakiś widzów miał.
Dobra, ma tam jakieś, ale żeby aż tyle, to tak średnio. I tak tego nie obejrzą. Tak, nie wiem, taki hop. No albo Kruk będzie oglądał specjalnie do końca. Ja oglądam do końca. Ale tylko ja. Dobra, na razie.